Napoleon di Bonaparte urodził się w drugiej połowie XVII wieku na Korsyce. Jego ojciec był zubożałym szlachcicem, a rodzina matki wywodziła się z longobardskich hrabiów. Wykształcenie zdobył we Francji, w szkołach wojskowych w Brienne i Paryżu. Dlaczego Napoleone? Otóż Bonaparte miał włoskie pochodzenie i takie nazwisko miał od urodzenia. Zmienił je dopiero po ślubie z Józefiną. W wieku 17 lat został podporucznikiem w pułku artylerii, a w 1794 roku otrzymał stopień generała brygady. Niedługo później awansował na dowódcę armii wewnętrznej Francji, po tym kiedy jesienią 1795 roku stłumił royalistyczne zamieszki w Paryżu. Tutaj musimy się zatrzymać. Wiele osób twierdzi, że Napoleon nie był zwolennikiem rewolucji. Jednak czy na pewno. No cóż, posłuchajcie. Podczas pobytu na emigracji Trockiego odwiedził pewien dziennikarz. Zdziwił się bardzo, gdy zobaczył w jego pokoju podobiznę Napoleona I. Trocki wyjaśnił mu, że Napoleon położył wielkie zasługi, gdyż nie powstrzymywał rewolucji, tylko ją przedłużył i zachował jej zdobycze. Ciemna strona Napoleona. Bonaparte był surowy i porywczy, czasem wręcz tyraniczny. Na przykład podczas oblężenia Jaffy, gdy obrońcy odrzucili kapitulację, pozwolił swoim żołnierzom na 24 godziny pełnej swobody mordowania, gwałcenia i rabowania. Jeden z francuskich uczonych towarzyszących Napoleonowi wspominał z trwogą Widok był straszny. Odgłosy wystrzałów, wrzaski kobiet i ojców, stosy ciał, córka gwałcona na zwłokach matki, odór krwi, jęki rannych, Krzyki zwycięzców kłócących się o łupy. Jak to ujął jeden z weteranów kampanii egipskiej, wielka armia syciła się krwią i złotem na górze trupów. Sam Napoleon, w listach adresowanych do dyrektoriatu, opisywał panujący w Egipcie stan jako ujarzmienie kraju, który oswoił się z naszymi rządami. Jednak w rzeczywistości narastała wrogość wobec tych postępowych Francuzów. Korespondencje Napoleona z tego okresu ukazują brutalny charakter francuskiego terroru wobec okupowanej ludności. Historik Andrew Roberts zauważa, że większość jego listów z tego okresu opisuje egzekucje, branie zakładników i palenie całych wiosek przez francuzów, którzy próbowali w ten sposób umocnić swoją władzę. Warto dodać też, że każde przejawy oporu wobec francuskiej władzy były przez Napoleona bezlitośnie karane. W dniu 1 sierpnia 1798 roku skierował on list do swojego szefa sztabu, Luisa Aleksandra Bertiera, z zaleceniem surowego ukarania mieszkańców buntującego się egipskiego miasta Damanur. Zastosowano brutalne metody przypominające te, które później stosowali Niemcy podczas II wojny światowej. Wybrano pięciu wpływowych i szanowanych obywateli, a następnie dokonano ich publicznej egzekucji. To bestialskie działanie miało na celu szerzenie strachu przed francuskimi najeźdźcami, bez względu na to, czy ofiary były przeciwnikami, czy zwolennikami Napoleona. Nawet wśród skazańców, Napoleon postanowił, aby przynajmniej jeden z nich był prawnikiem, demonstrując tym samym swoją przewagę nad prawem, rezygnując z wszelkich sztuczek proceduralnych. Sprawa Polska Czy Napoleon lubił Polaków? Zdaniem historyka Adama Zamojskiego, wbrew przekonaniom wielu naszych, Napoleon nie darzył sympatią Polaków. Zamojski podkreśla, że tak naprawdę cesarz Francji nie przejawiał szczególnej sympatii wobec żadnego narodu. Nie był nawet zatwardziałym patriotą Francji. W jego oczach Polacy, Włosi, Hiszpanie i inne narody były jedynie elementem w ogromnej grze politycznej. Przytoczmy przykład polskich legionów. Bonaparte korzystał z oddziałów Dąbrowskiego. Głównie w celu utrzymania kontroli nad podbitymi obszarami we Włoszech, legioniści zajmowali się tłumieniem antyfrancuskich powstań, likwidacją powstańczych oddziałów, zdobywaniem miast i twierdz oraz przejęciem dóbr i zapasów żywności. W obliczu nacierających sił koalicji austriacko-rosyjskiej Bonaparte angażował Polaków w krwawe bitwy. Takie po jak pod Weroną, Magnano, nad Trebią i Podnowi, co skutkowało znacznymi stratami. Dąbrowski wielokrotnie musiał odbudowywać swoje oddziały praktycznie od zera. O tym, jak Polacy byli traktowani przez Francuzów, świadczy też ta historia. W 1799 roku legiony polskie broniły oblężonego miasta Mantua przed austriackimi żołnierzami. Mimo zaciekłej obrony trwającej przez cztery miesiące, Twierdza ostatecznie poddała się 29 lipca. Niestety, porozumienie między Francją a Austrią przyniosło katastrofalne skutki dla polskich legionistów. Austriacy postawili warunek wydania dezerterów ze swojej armii, w tym Polaków. Francuzi zgodzili się na to bez wahania, podzielając armię na dwie części: jedną z Francuzami, drugą z obcokrajowcami, głównie z Polakami. Około 300 legionistów zdołało uciec z oblężonej Mantui, wtapiając się w szeregi opuszczającej twierdzę armii francuskiej. Pozostali legioniści jednak dostali się w ręce Austriaków. Decyzje podjęte w związku z oblężeniem Mantui były postrzegane przez Polaków jako zdrada. Legiony polskie praktycznie przestały istnieć, a wielu oficerów na czele z Tadeuszem Kościuszką zrezygnowało ze służby. Wśród żołnierzy polskich, którzy dowiedzieli się o tragicznym losie swoich rodaków, spod Mantui narastało uczucie rozgoryczenia. W miarę narastających nastrojów niezadowolenia, Napoleon zdecydował się interweniować, zdymisjonowując generała François-Philippe de foissa odpowiedzialnego za kontrowersyjną kapitulację. Kampania iberyjska. W 1808 roku Napoleon wydał dekret, który powołał do życia blokadę kontynentalną. Celem blokady było uderzenie w brytyjską gospodarkę, która bez możliwości handlu z Europą miała upaść i zmusić Brytyjczyków do ukorzenia się przed cesarzem. Napoleonowi udało się zmusić większość Europy do przestrzegania tej blokady, lecz Portugalia, która od wieków miała świetne stosunki handlowe z Anglikami, nie chciała się podporządkować. Napoleon natychmiast zareagował i już w 1807 roku wojska francuskie wkroczyły do Portugalii. Jak się okaże, będzie to początek krwawej wojny na półwyspie iberyjskim. Francuska okupacja spowodowała ucieczkę rodziny królewskiej do Brazylii. Jednak na tym ambicje Napoleona się nie kończyły, bo Bonaparte wykorzystał słabość i konflikty wewnętrzne Hiszpanii i pod pretekstem wzmocnienia armii okupacyjnej Portugalii Zaczął wprowadzać francuskie wojska do wcześniej przyjaznego kraju. Francuzom udało się zająć wiele miast i strategicznych fortów. Niedługo później Napoleon zmusił Karola IV do abdykacji, po czym obsadził na hiszpańskim tronie swojego brata Józefa. To doprowadziło do hiszpańskiej rewolty. Kraj stanął do walki z okupantem. Hiszpanie, nie posiadając regularnej armii, która mogła realnie zagrozić Francuzom, zdecydowali się na walkę partyzancką. Powstali również Portugalczycy, wspierani przez Anglików. Sukcesy powstańców spowodowały interwencję samego Napoleona, który z armią liczącą prawie 300 tysięcy żołnierzy wkroczył do Hiszpanii. Po serii zwycięstw zajął Madryt, a na tron wrócił jego brat Józef, który wcześniej uciekł przed powstańcami. Słabo zorganizowani Anglicy wycofali się, osamotniając partyzantów. Hiszpanie bronili się zaciekle. A szczególnie wsławiła się obrona Saragossy, która przez miesiąc stawiała opór mimo możliwości kapitulacji. Niedługo później Napoleon wrócił do Francji, zostawiając władzę nad armią swoim marszałkom. Z pomocą powstańcom przyszła Wielka Brytania, która pomogła odbudować i finansować armię portugalską, która dzięki temu liczyła 50 tysięcy żołnierzy i tyle samo milicji. W kwietniu 1890 roku. Wellesley wrócił do Portugalii i przejął dowództwo nad wojskami hiszpańsko-portugalsko-brytyjskimi. Po serii ciężkich walk szala zwycięstwa przeszła w końcu na stronę sił sprzymierzonych, jednak działania zbrojne zakończyły się dopiero po abdykacji Napoleona. Kampania iberyjska była jednym z czynników, które przyczyniły się do upadku Bonapartego i ostatecznej klęski Francji w 1814 roku. Konflikt ten osłabił siłę militarną i polityczną Napoleona, co przyczyniło się do jego porażki. Sam Napoleon podsumował to tymi słowami. Ta niefortunna wojna zniszczyła mnie, podzieliła moje siły, zwielokrotniła moje zobowiązania, podkopała morale. Marsz na Rosję tragiczna w skutkach bezsensowna wyprawa. Napoleon wyruszył na Moskwę w 1812 roku, zabrał ze sobą ponad 500 tysięczną armię, za którą podążała masa cywilów. Celem tej wyprawy było zmuszenie władcy Rosji do przyłączenia się do blokady kontynentalnej wymierzonej w Wielką Brytanię. Aleksander oczywiście nie mógł się na to zgodzić, gdyż handel z Wielką Brytanią dawał mu pokaźne zyski. Podczas przygotowań do tej wyprawy popełniono duże błędy, na przykład przygotowując wozy niezbędne do transportu, wybrano model fryzyjski to jest ciężkie, duże wozy, zaprzężone w dwa lub cztery konie. Wozy te nie zdały egzaminu na piaskach moskiewskich. Wielka ilość koni powodowała konieczność olbrzymich zapasów paszy, przez co wiele koni padło z głodu. Czy dało się temu zapobiec? Oczywiście tak. Wystarczyło podpatrzeć transport carskiej armii i wykorzystać to u siebie. Kolejnym absurdem było umundurowanie żołnierzy, chodzi mi tu o cynowe guziki, które na mrozie minus dwadzieścia stopni pękały, przez co ubrania trzeba było związywać sznurkiem. A to na pewno nie było wygodne dla żołnierzy. Zapasy żywności również były tragiczne. Najlepszy pierwszy korpus miał zapasy na dwa tygodnie, zaś mąki w taborach była na dwadzieścia dni. Jako ciekawostkę dodam, że hetman Żółkiewski idąc na Moskwę miał zapasy na sześć miesięcy i zdobył Moskwę na dwa lata. Nasuwa się pytanie, gdzie cesarz Francuzów, planując atak 500-tysięczną armią, chciał zdobyć żywność, skoro taktyka spalonej ziemi było mu znana? Wracając głód i brak odpowiedniej kasy spowodował grabieże, co doprowadziło ludność do wręcz wrogości. Dowódca jednego z pułków, pochodzący z Piemontu Giuseppe Venturini, jak sam twierdził, dokonując zgodnie z otrzymanymi rozkazami rekwizycji produktów żywnościowych, skazał 200 lub 300 rodzin na żebractwo. Miejscowa ludność nie chciała sprzedawać ani oddawać swych głodowych zapasów, żołnierze więc zabierali je siłą. Francuski system zaopatrzenia samoczynnie przybierał formę rabunku, a sytuacja szybko się pogarszała. Przypomnę, że to działo się w znacznej mierze na terenach dawnej Rzeczypospolitej zamieszkiwanych również przez Polaków, którzy byli sojusznikami Napoleona. Światło na tę sprawę rzucają wspomnienia wielkiego koniuszego, zaufanego człowieka Napoleona, Armanda Kolenkutra. Chciał, żeby wszyscy gnali jak na skrzydłach. 27 czerwca przenocował w Owsianiszkach, a 28 o 9 rano przybył do Wilna. Pośpieszny pochód, przy braku składów z żywnością, doprowadził do wyczerpania zapasów, spustoszone zostały też wszystkie znajdujące się na drodze marszu osady. Przednia straż jeszcze miała co jeść, podczas gdy reszta armii umierała z głodu. W wyniku przeciążenia, braku obroku i bardzo zimnych nocnych deszczy, padło nam dziesięć tysięcy koni. Podczas przemarszu zmarło też wielu żołnierzy młodej gwardii. Przyczyną był chłód, przemęczenie i braki w zaopatrzeniu. Dowódcy oczekiwali, że młodzi żołnierze będą rywalizowali z oddziałami zahartowanymi w pokonywaniu wojennych trudów i niebezpieczeństw. Okazało się jednak, że poborowi nie wytrzymują obciążeń tego nierozsądnego skądinąd zrywu. Niedługo później relacjonował. Jak już wspomniałem, nasza kawaleria i artyleria poniosły dotkliwe straty. Padło sporo koni, wiele z nich błąkało się gdzieś na tyłach, inne wlokły się za korpusami, będąc dla nich tylko niepotrzebnym ciężarem. Musieliśmy w końcu porzucić wiele skrzyń z amunicją do dział i część taborów. Straciliśmy w sumie jedną trzecią koni. W szyku pozostała ich nie więcej niż połowa ze stanu na początku kompanii. Z powodu niewybaczalnego skąpstwa, w trudnej sytuacji, znalazły się nasze punkty opatrunkowe, w których brakowało wszystkiego. Niewystarczająca była nawet ich obsada. Cesarz zawsze starał się osiągnąć jak najlepsze rezultaty, jak najmniejszym kosztem. Na przykład do wysyłanych w drogę ciężkich, taborowych wozów zaprzężono prawie wszystkie konie. Tak jak to miało miejsce podczas wcześniejszych kampanii, zamierzano uzupełniać zaprzęgi końmi zarekwirowanymi na miejscu. Tymczasem okazało się, że w Rosji jest to niemożliwe. Konie i bydło znikły razem z ludźmi, a my czuliśmy się jak na pustyni. Wszystkie służby zostawiały ogromną część swojego bagażu na drogach, i nigdy przedtem nasi dzielni żołnierze nie mieli aż tak kiepskiej opieki medycznej. Lekarze i niżsi, rangą szefowie administracji, zdolni i energiczni, byli zrozpaczeni widząc stan szpitali. Bezskutecznie starali się teraz własnym wysiłkiem zrekompensować wszystkie braki. Dotarliśmy dopiero do Witebska, nie stoczyliśmy jeszcze żadnej bitwy, a już brakowało nam bandaży. Mimo to Napoleon nie zamierzał rezygnować, wierzył, że car wyda mu walną bitwę, po czym zmusi go do podpisania korzystnego traktatu. Jednak jak się okazało, było zupełnie inaczej. Car nie zamierzał atakować, a wojska Francuzów malały. Kiedy marszałek zaczął je podliczać dopiero przy zajmowaniu pozycji bojowych i dopiero wówczas z przerażeniem zauważył, jak bardzo spadła siła bojowa jego pułków, zmniejszonych średnio o połowę. Zaprzestano podkuwania koni, uprząż była w fatalnym stanie, a kowale zostali w tyle wraz z taborami, które zresztą przeważnie i tak już porzucono. Nie było haceli, brakowało robotników, nie było też odpowiedniego na żelaza. Do walnej bitwy doszło na przedpolach Moskwy, pod Borodino. Dowódca wojsk rosyjskich generał Kutuzow dobrze przygotował się do bitwy i choć bitwy nie wygrał, to mimo dużych strat sięgających 60 tysięcy ludzi udało mu się wycofać i uniknąć rozbicia wojsk. W starciu z wielką armią był to dla niego sukces. Po bitwie Napoleon zajął Moskwę bez żadnego oporu. Jak się okazało był to istny koń trojański. Rosjanie bez skrupułów podpalili swą dawną stolicę na rozkaz gubernatora Fiodora Rostopczyna. Wywożąc z niej wcześniej najcenniejsze rzeczy zostawili pokaźne ilości alkoholu, który spowodował falę pijaństwa w wielkiej armii. Wracając, Napoleon spędził w Moskwie ponad miesiąc czekając na ofertę pokoju od cara Aleksandra I. Oferty tej nigdy się nie doczekał, za to sam wysłał list do cara, w którym pisał. Mój panie bracie, piękna, magiczna Moskwa już nie istnieje. Jak możesz skazać na zniszczenie najpiękniejsze miasto na świecie miasto, którego budowa zajęła setki lat? Aleksander w odpowiedzi na list polecił przekazać Napoleonowi, że spalenie Moskwy oświeciło jego duszę i odmówił negocjacji z cesarzem Francuzów. Wkrótce armia francuskiego cesarza rozpoczęła odwrót w kierunku Wilna, z 500 tysięcznej armii zostało około 100 tysięcy żołnierzy, co gorsza, rozpoczynała się słynna rosyjska zima, przez co żołnierze umierali z głodu i mrozu. Aby zrozumieć naszą sytuację, trzeba doznać cierpienia, jakie wywołuje głód. A gdyby nie było ludzkiego mięsa, zjedlibyśmy samego diabła, jeśliby ktoś go dla nas ugotował. Tak opisywał to sierżant Adrien Jean François Bourgogne. Było to prawdziwe piekło. Po piętach deptały im wojska rosyjskie, każdy żołnierz, który w poszukiwaniu żywności oddalił się od swoich, był zabijany przez Kozaków dońskich. Napoleon dotarł nad rzekę Berezynę, jednak niespodziewana odwilż sprawiła, że przejście po rzece nie jest możliwe, a w dodatku Rosjanie spalili kluczowy most w Borysowie. W związku z tym Bonaparte nakazał budowę mostu koło Stachowa. Było to zadanie trudne, ponieważ niedługo wcześniej Napoleon rozkazał zniszczyć furgony saperów, aby odciążyć swoją armię. Na szczęście dowódca wykonał rozkaz połowicznie, bo na różne sposoby udało mu się zachować część wyposażenia do budowy mostów. Do budowy przystąpili polscy i francuscy saperzy, z których wielu zmarło z powodu niskiej temperatury wody, w której budowali lub z powodu odmrożeń i krańcowego wyczerpania. Dzięki ich poświęceniu 28 listopada około 18 tysięcy żołnierzy Wielkiej Armii mogło przeprawić się przez rzekę i odeprzeć ataki silniejszych Rosjan Cziczagowa, gdy Napoleonowi i trzonowi wojska udało się przeprawić, podjął decyzję o podpaleniu obu mostów i dalszym marszu na Wilno. Na drugim, wschodnim brzegu pozostało wprawdzie jeszcze 10 tysięcy rannych i maruderów, jednak ich Napoleon nie chciał zabrać. Bonaparte dotarł do księstwa warszawskiego z armią, po czym w smorgoniach na Litwie Napoleon przesiadł się na sanie i powrócił do Francji. Sprawa Kościoła. Po przejęciu władzy, Napoleon nawiązał porozumienie z Kościołem, co zaowocowało zawarciem kontrowersyjnego konkordatu w 1801 roku, przywracającego katolicyzm we Francji i zapewniającego wolność religijną dla innych wyznań. Jednak dążąc do utrzymania kontroli nad Kościołem, Napoleon ingerował w sprawy kościelne i wprowadził restrykcje, co doprowadziło do konfliktu z papieżem, który ekskomunikował go w 1809 roku. Niedługo później papież został aresztowany przez francuskie wojska i przetrzymywany m.in. w Savonie, Fontainebleau i w Compiègne. Państwo kościelne zostało zajęte przez Francuzów. Dopiero w 1814 roku, po upadku Napoleona, Pius VII odzyskał wolność. Ekskomunika została odwołana podczas pobytu Bonapartego na wyspie Świętej Heleny. Sam były cesarz miał umrzeć pogodzony z kościołem. Związki z masonerią w okresie rządów Napoleona masoneria doświadczyła wzrostu i rozkwitu we Francji. W ciągu 18 lat jego władzy liczba lóż masońskich we Francji wzrosła z 300 do 1220, w tym duża część stanowiły loże wojenne. Ciekawym faktem jest, że wielu ważnych urzędników i decydentów w rządzie Napoleona było członkami masonerii, np. 22 z 30 marszałków Napoleona, 5 z 6 członków Cesarskiej Rady Wojskowej i 6 z 9 ministrów w rządzie należało do Loży Masońskiej. To dowodzi o znaczącym wpływie masonerii w ówczesnej Francji oraz o relacjach między ruchem masońskim a rządem Napoleona. Czy sam Bonaparte był masonem? Historycy nie mają na to konkretnych dowodów jednak jego bliskość z masonerią jest niezaprzeczalna. Szacuje się, że Napoleon ponosi odpowiedzialność za śmierć około czterech milionów ludzi, nie wspominając już o wielkiej rzeszy kalek i inwalidów oraz o wyniszczeniu Europy przez te lata wojny.